Po raz trzeci mam przywilej gościć w Waszych domach. To dla mnie naprawdę zaszczyt, choć w taki sposób troszeczkę wirtualny, towarzyszyć Wam w rozważaniach historii niezwykłego człowieka, historii patriarchy Józefa. Dzisiaj zachęcam Was do wspólnego przeczytania rozdziału 39, bo właśnie z tego rozdziału będziemy dzisiaj uczyć się, odpowiadając sobie na bardzo ważne życiowe pytanie. Kim ja w zasadzie jestem? Albo mówiąc w skrócie, kim jestem? Przeczytajcie więc 39 rozdział Księgi Rodzaju. Jakiś czas temu, czytając list apostoła Piotra, dotarłem do fragmentu, który rozpoczyna się od słów „ale wy”. Potem następuje opis tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, i potem ten tekst kończy się słowami „aby”. Parafrazując dalsze słowa, aby żyć zgodnie z Bożymi standardami i zgodnie z Bożą wolą. Dzięki temu wierszowi zrozumiałem to, że jeśli chcę zrozumieć cel mojego życia, muszę zrozumieć, kim ja naprawdę jestem. I jeszcze coś niezwykle ważnego. Kiedy wiem, kim jestem, to wiem, że mogę służyć Chrystusowi wszędzie tam, gdzie się znajdę. Posłuchajcie tego bardzo uważnie. Kiedy mam świadomość, kim jestem, wtedy wiem, że mogę służyć Chrystusowi w każdym miejscu i w każdych okolicznościach, w których się znajdę. Dlatego dzisiaj w oparciu o historię Józefa będziemy odpowiadać sobie na pytanie, kim jestem? Kiedy ostatni raz widzieliśmy Józefa, został zdradzony przez braci, sprzedany kupcom, którzy zabrali go do Egiptu, gdzie sprzedali go człowiekowi o imieniu Potyfar, który był szefem straży przybocznej Faraona. Jest daleko od domu, jest w Egipcie, jego bracia go opuścili, jego ojciec myśli, że on nie żyje. Czytając początek Księgi Rodzaju, 39 rozdział, przyszłość Józefa maluje się zdecydowanie w czarnych barwach. Lecz jest w tym wszystkim jeden fakt. Jako małe światełko w tunelu, to ten tekst, który pojawia się wielokrotnie w tej historii. A tekst ten brzmi: lecz Pan był z Józefem. Fakt Bożej obecności czyni przeogromną różnicę w życiu Józefa. I teraz historia nabiera pikanterii. Bo to żona Potyfara robi wszystko, aby uwieść tego przystojnego hebrajskiego niewolnika. Młodego człowieka, daleko od domu, poza oczami rodziców, poza rodzeństwem i znajomych, odrzuconego, zdradzonego, mającego wiele powodów, by obrazić się na Boga i świat. A mimo to wszystko zobaczymy, jak i dlaczego Józef był w stanie oprzeć się jej staraniom. Oto pojawia się pokusa. Generalnie pokusa wskazuje na trzy rzeczy. Posłuchajcie, to jest niezwykle ważne. Pokusa wskazuje na trzy rzeczy. Po pierwsze, na to, że sam nie jestem w stanie się jej oprzeć. Po drugie, że skoro nie jestem w stanie się jej oprzeć, to znaczy, że jestem z natury zły, że nie mam siły. I po trzecie, to znaczy, że rozpaczliwie potrzebuję Boga. Dlatego, że nie możemy oprzeć się pokusie, dowiadujemy się, jak bardzo jesteśmy źli i dlatego bardzo potrzebujemy Bożej łaski. Pokusa jest wewnętrzną chęcią czynienia zła, które dotyczy miejsc naszych słabości. To jest wewnętrzna chęć czynienia zła dotycząca miejsc naszych słabości. Apostoł Jakub mówi to bardzo wyraźnie. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Nie możemy więc grzechu zwalić na ludzi lub okoliczności. Nikt nie grzeszy za nas. Słyszycie? Nikt nie grzeszy za nas. Ale dalej czytamy, że Bóg jest wierny i gdy przychodzi pokuszenie, On da wyjście, abyście pokuszenie mogli znieść, mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Inaczej mówiąc, Bóg pokazuje, jak wyjść z pokuszenia, ale ty i ja podejmujemy decyzję, czy skorzystamy z jego rozwiązań. To bardzo ważne. I dzisiaj z historii z 39 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, wyciągniemy 5 zasad
o których powinniśmy wiedzieć, które pomogą nam walczyć w osobisty sposób z pokusami, które docierają do naszego życia. Zasada pierwsza. Kiedy sprawy idą dobrze, bądź czujny, bo sukces i pokusa zazwyczaj idą w parze. Bądź czujny, kiedy sprawy idą dobrze, bo sukces i pokusa zazwyczaj idą w parze. Dzisiejsze zwycięstwa prowadzą nas do prób jutrzejszych. Pierwsza zasada więc brzmi: kiedy sprawy idą dobrze, bądź czujny. A druga lekcja jest związana z tytułem kazania Kim jestem? I z tytułem dzisiejszej lekcji: kim w zasadzie jestem? Kiedy jesteś kuszony, po drugie, pamiętaj, kim jesteś. Józef wiedział, kim jest. Wiedział, że należy do Boga. Kiedy człowiek wie, że należy do Boga, to wiele łatwiej podejmuje dobre decyzje w swoim życiu. Jeśli należysz do Boga, nie możesz spać z żoną swojego szefa, to jest proste. A jeśli jesteś żoną szefa, nie możesz flirtować z jego pracownikami. Jeśli należysz do Boga, nie możesz flirtować i współżyć z nikim oprócz twojego współmałżonka. Po prostu nie możesz tego zrobić. Koniec i kropka. Tu nie ma sprawy, tu nie ma miejsca na dyskusję. I zasada trzecia. Kiedy jesteś kuszony, działaj szybko, tak jak Józef. Bóg daje wyjście z pokus, ale ty musisz sam skorzystać z tego wyjścia i skorzystać jak najszybciej. I zasada czwarta. Pamiętaj, że jeśli postąpisz słusznie, nie oczekuj nagrody. Nie oczekuj nagrody. Żona Potyfara, po tym jak Józef postąpił słusznie, oskarżyła go fałszywie. Józef po drugie zostaje niesłusznie uwięziony. Ale jest piąta zasada. Kiedy czynisz to, co prawe, Bóg ciebie uhonoruje. W końcu Bóg ciebie uhonoruje. Ta historia dowodzi, że Bóg honoruje tych, którzy dokonują właściwych wyborów. Kiedy mamy odwagę powiedzieć nie pokusie, Bóg troszczy się o szczegóły. Jest kilka nie, o których warto pamiętać, gdy przychodzi pokusa. Posłuchajcie. Po pierwsze, nie zapomnij, kim jesteś. Po drugie, nie zdziw się, kiedy pokusa zapuka do twoich drzwi. Po trzecie, nie daj się oszukać przekonywującym słowom. I po czwarte, nie ulegaj zwiedzeniu przez natychmiastowe rezultaty. Po prostu powiedz nie. I to sprowadza się właśnie do prostego pytania. Czy wiem, kim jestem? Chrześcijaninie, czy wiesz, kim jesteś? Jeśli wiesz, kim jesteś, to tak jak Józef, możesz służyć Chrystusowi w każdym dowolnym miejscu i w każdej sytuacji. On służył mu nawet w więzieniu. Więc dzisiaj pomódl się i porozmawiaj o tym, kim jesteś jako chrześcijanin. Porozmawiaj i pomódl się na temat twojej tożsamości w Bogu i odpowiedz sobie i innym, jak świadomość tego, kim jesteś, pomaga w walce z pokusami. Niech to dzisiaj będzie przedmiotem rozważań na waszym spotkaniu grupowym. Dziękuję bardzo.